rozkazu? Najpierw opowiem Wam o punktach. Pierwszy punkt to punkt jasnowiedzy. Drugi punkt znajduje się między skrzydełkami nosa i tymi wyrostkami, takimi w głębi, które odczuwamy. Dwa takie punkty są. Trzeci punkt znajduje się pod dolną wargą. To trzeci punkt. Czwarty punkt znajdziemy na skroni. Następnie do uszu się kierujemy i mamy taki wyrostek, taką wypustkę, którą nazywamy skrawkiem. I ten skrawek, czy też ta wypustka zamyka wejście do ucha. I tutaj na granicy z policzkiem jest piąty punkt. Szósty punkt znajduje się w takim dołku pod uchem. Tu jest dołek. I dalej mamy jeszcze dwa ciekawe punkty, siódmy i ósmy. I siódmy punkt, żeby narysować ósmy, musimy narysować potylicę, tył głowy. Tu jest granica owłosienia głowy. Określamy linię środka szyi. Gdzieś między nasadą szyi i środkiem znajdziemy takie dwa dołki, dwa zagłębienia. I to będą właśnie punkty, punkt siódmy, podwójny, a powyżej jest taki wzgórek, a między tym wzgórkiem istnieje taki dołek, takie zagłębienie. I to zagłębienie to będzie ósmy punkt. Teraz wykonamy masaż, który przedstawiłam tutaj bardzo schematycznie. Pierwszy punkt między najwyższymi punktami brwi i linią środkową nosa. Kładziemy palec i masujemy takim ruchem okrężnym, delikatnie, i uzyskujemy taką łagodną wibrację. Odczujcie, co tutaj poczujecie. Masaż tego punktu przywraca jasnowiedzę, czy tę wiedzę, którą macie w sposób naturalny. Natura, czyli wasze geny już podarowały wam tę wiedzę. Drugi punkt między skrzydełkiem nosa i takim wyrostkiem, który odczuwamy głębiej w policzku. Jest to miękki wyrostek i tutaj w tym zagłębieniu między tym wyrostkiem a skrzydełkiem nosa mamy punkt. Tutaj możemy przywrócić nasz oddech nosowy, poprawić. Jeśli będziemy masować ten punkt z olejkami eukaliptusowym lub bergamotowym lub innym przeciwzapalnym olejkiem, to my w ten sposób poprawimy stan śluzówki w nosie i usuniemy też obrzęki w nosie. Kolejny punkt w fałce na brodzie, w zagłębieniu. Masujemy kilka razy ruchem okrężnym w jedną stronę i kilka razy w drugą stronę. Waszym zadaniem jest, kiedy wykonujecie ten masaż, poczuć wibrację w dłoni i ta wibracja przesuwa się do głowy. Ten punkt pozwala nam przeżywać wszystko właściwie. Jeśli mamy jakiś dyskomfort w tym punkcie, możemy położyć cztery palce poniżej wargi dolnej i w ten sposób pomasować. W ten sposób poprawiamy krwiobieg w dolnej szczęce, w obszarze zębów, dziąseł. Włączamy także możliwość wszystko ogarnąć i wszystko właściwie przeżyć.
Także to jest psychosomatyczny, także tutaj daje ten masaż taki psychologiczny efekt czy psychosomatyczny. Kolejna strefa to jest strefa skroni, obszar skroni i ten punkt w zagłębieniu ma pewną specyfikę. Jeśli naciskamy na ten punkt i odczuwamy ból, to trzeba przesunąć, pogładzić tutaj obszar w kierunku szyi, pogładzić dłońmi i zdjąć ten ból, przesunąć ten ból. Jeśli pracujemy z tym punktem i włączamy, tutaj aktywizujemy jasno widzenie. Jeśli na środkowym punkcie nad nosem mieliśmy jasno wiedzę, to na skroni mamy punkt jasno widzenia. My już włączyliśmy już w sobie, aktywizowaliśmy umiejętność swobodnego oddechu, swobodnego żucia. I kolejny etap to jest właśnie rozwijanie jasnosłyszenia. Tutaj mamy taką wypustkę na uszu, taki skrawek, który zamyka otwór uszny. I jeśli my otworzymy usta, to znajdziemy zagłębienie koło tego wyrostka i tam kładziemy palec w tym zagłębieniu i ten punkt włącza nam jasnosłyszenie. To zagłębienie, masaż jego poprawia nasz słuch, jakość słuchu. Wszystkie punkty, które aktywizujemy na twarzy, pracują na poprawę krążenia krwi w skórze. Na ulepszenie jakości i także poprawę tych zdolności, o których mówiłam. Kolejny punkt znajduje się za uchem. Za uchem znajdziecie taki dołek, takie zagłębienie. Masujcie wyraźnie ten punkt. Ten punkt pozwala uwolnić nas od zawrotów głowy. Jeśli czujecie rano jakąś niepewność, jakąś słabość, to dobrze jest pomasować ten punkt z tyłu ucha. Oczywiście, kiedy wykonujemy cały kompleks masażu twarzy, to efekt będzie lepszy. I to też pozwoli uwolnić się od zawrotów głowy. Kolejny punkt znajduje się z tyłu głowy, na potylicy. Tak więc na potylicy mamy sferę owłosienia, obszar. I u nasady, czaszki, tak poszukujemy dłońmi takich zagłębień. Dwa zagłębienia po obu stronach środka szyi. Dwa zagłębienia u nasady czaszki. Czym jest potylica? Ona chroni móżdżek i bardzo ważne, żeby przywrócić dobre krążenie w móżdżku i z dużą przyjemnością to robić. W taki sposób regenerujemy przypływ i odpływ krwi do czaszki i oprócz tego ożywiamy się, taką rzeźkość, którą nie zawsze z rana czujemy. Budzimy w sobie taką rzeźkość, energię. I kolejny punkt. Znajdujemy na potylicy najpierw taki wzgórek, potem poniżej znajdujemy dołek, zagłębienie. I w tym zagłębieniu umieszczamy kciuk. Kciuk tam umieszczamy, kciuk, duży palec, tak, i masujemy. Powinnam powiedzieć Wam, że ten punkt, jeśli pracować z nim 15 minut dziennie, pomaga, aby nie pojawiła się ateroskleroza nigdy. Jeżeli będziecie masować ten punkt, to codziennie coś nowego odkryjecie. Tak naprawdę poprawia to krążenie krwi wewnątrzmózgowe i poprawia pamięć. Ten punkt dobrze masować w ciągu 15 minut dziennie. Po co to jest potrzebne?
Po pierwsze, dla poprawy pamięci. Drugie, dla poprawy koncentracji. Jeśli można to zrobić pod koniec dnia, kiedy człowiek się zmęczył i czuje, że jeszcze trochę i głowa odpowie mu, mówi mu posłuszeństwa, to można pomasować ten punkt i okaże się, że jeszcze pół godziny możemy aktywnie pracować. Także końcówka dnia może być optymistyczna i aktywna. Thank you.